Dzień dobry Państwu. Tutaj spotkałem takiego sympatycznego pana, który mówi, że no ten świat jest trudno. Ten świat jest trudno zrozumieć. Ja wtedy się wtrąciłem tak, że niektóre pisma urzędowe też jest trudno zrozumieć. A pan powiedział co? Pamięta pan, co pan powiedział? Przed chwilą? Tak. Powiedział pan, że no rzeczywiście, że tam niektóre te ludzie w tych urzędach to. No nie powinni pracować w urzędach, bo wiedzą, oni się na tym nie znają i tych ludzi postępują niezgodnie z prawem, denerwują, nie, to jest to, co ja tyle to przeżyłem tu i w Staszowie, i w tym kraju, po prostu to trudno do powiedzenia i ten pan ma rację, to nie jest do powiedzenia w tej chwili, absolutnie nie. Bo widzi pan, ja kupiłem stoły bilardowe, kupiłem 6 stołów bilardowych za 42 tysiące i 3 piłkarzyki i jeszcze air hockey do takiej wielkiej świetlicy tutaj w Staszowie. Kupiłem też parę tysięcy książek, kupiłem 6 stołów tenisowych, kupiłem setki gier, setki różnych pomocy naukowych. Mam kilkudziesięciu wolontariuszy, którzy mi pomagali taką świetlicę prowadzić. I nie mogę tutaj od tych władz wyrwać pomieszczenia takiego, znaczy pomieszczeń, dużych pomieszczeń, bo to trzeba dużo pomieszczenia na tyle sprzętu. To trzeba. No parę tysięcy metrów kwadratowych najlepiej, a tysiąc minimum powiedzmy. A do kogo pan się zwrócił z taką prośbą, bo to jest najpierw do władz szkolnych, tak? Czyli do kilku szkół w Staszowie, do wszystkich szkół z wyjątkiem jednej, bo jednej nie pytałem, bo jest za mała. Taka trójka na Pipale jest za mała, natomiast pytałem w Liceum Wyszyńskiego, pytałem w szkole numer 1 podstawowej, numer 2 podstawowej, pytałem w technikum, pytałem w liceum ekonomicznym. Z panem burmistrzem też rozmawiałem, z panem starostą rozmawiałem. Pan burmistrz co powiedział? Pan burmistrz powiedział, że pomysł jest bardzo dobry i dał mi do wyboru takie dwie piwniczki. Obie kilka razy za małe, obie tak z 10 razy za małe na ten sprzęt, który mam. Jedna piwniczka to taka z okienkami, takimi wizjerami tylko, czyli byłoby ciemnawo, ale z ubikacją zdaje się, że tam może była. Natomiast druga piwniczka to z taką ubikacją jedna muszla tylko, czyli nie można zrobić męski, damski, a to w świetlicy musi być. Oraz nie ma płytek na podłodze, tylko jest takie klepisko, takie betonowe klepisko albo ziemia ubita, nawet nie wiem. Więc za małe i z ubikacją nie nadającą się do świetlicy. Takie mi pomieszczenia dał. No i teraz te stoły. Ja panu przerwę. Ale ja powiem panu jeszcze jedną rzecz. Aha. Że teraz te stoły, jak pan się obejrzy tam w kierunku okna. Wiem, gdzie te stoły. One stoją tam pod ratuszem. Tak, jak oni chodzę po drugiej stronie do sklepu. Tak. Przechodzi tam pani czasem koło nich. Chodzę koło tych stołów. Tak. Czy zabił się pan już tam kiedyś koło nich? No niewiele brakowało. Dlaczego? To jest chore. No nie, żeby to co stoi tam i wartości, jak pan mówi, ponad 40 tysięcy i miasto nie ma dla pana miejsca. Znaczy miejsca to są, bo te szkoły są ogromne. One mają ogromne powierzchnie stojące pusto. Ale nie mam zezwolenia, żeby tam działać. Od kogo to zależy, żeby pan miał te pomieszczenia? Proszę pana, od dyrektorów szkół. Burmistrz nie ma wpływu na to, żeby dał panu duże pomieszczenie. A ja się nazywam Stanisław Kaczoruk i zwracam się do pana burmistrza Leszka, jeżeli pan może temu panu pomóc w tym wszystkim, bo ja tylko tego jestem, a wierzę, że pan może, dużo może, mnie pan pomógł, ludziom pan pomógł nawet na te drogi, co pan, no mają drogi teraz wysypane, fajne, dzięki panu to wszystko, ja zdanie o panu nie zmieniam. I jeżeli pan przemyśli, to niech pan mu umożliwi, że z tym, że wie pan co, w czym jest problem? W tym problem, że ja nie mam tych stołów gdzie wziąć, więc one stoją na rynku i tam prowadzę taką świetlicę. Przychodzą dzieci, młodzież, dorośli i grają na tych stołach. Ale no jak przyjdzie śnieg. Ale nie pan posłucha, jest gorsza sprawa, dlatego że będą dekorować choinki, które tam są w pobliżu ratusza. I dostałem takie pismo, że do jutra mam te stoły stamtąd zabrać. Bo jak nie, to się ludzie pozabijają. Mam tam. A ludzie pozabijają. Nie, no, w tym piśmie tak jest. Jeżeli pan nie ma nakazu sądowego, to co pan może? Nic pan nie może. Ale nie, że ludzie się. Że stoły stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia. I właśnie dlatego pana pytałem, jak pan tam mówi, że przechodził, czy pan się nie zabił przypadkiem. No, z tego co widzę, to pan żyje. No. Nie zabiłem się, bo trzeba być. A został pan ranny? Tam przechodząc tamtędy? Nie, ani ranny, ani noga nie uszkodzona, nic nie uszkodzone. A proszę pana, a jeszcze inne pytanie. Czy taką zwyżkę, żeby powiesić bombki, to pan by postawił pod choinką, czy pod ratuszem, żeby było daleko od drzewa? Bo te stoły stoją pod ratuszem, a choinki stoją daleko od ratusza. No. Więc, bo oni mówią, że tej zwyżki tam nie postawią przez te moje stoły.
Nie, to bzdura. No nie, co mają stoły wspólnego z bombkami i z choinkami? To absolutnie nie. No tak, dewagujemy, rozmawiamy, żeby tu pomóc tym ludziom, tym Staszowi, a to niewiele można pomóc. Nie ma z kim rozmawiać, bo jeżeli panu najwyższe władze Staszowa nie chcą panu pomóc, mogą. Ja to obiecuję, jeżeli będę w tym temacie siedział, coś panu pomogę. Bardzo, bardzo panu dziękuję, bardzo panu dziękuję. Z tym, że ja od razu powiem, że ja na przykład od władz nie oczekuję pomocy. Ja oczekuję tylko klucza do szkoły, żeby można to wstawić, nic tak, więcej. Ja całą resztę mam. To jest moja pomoc, tak. Bardzo dziękuję, bardzo, tak, bardzo konkretna wypowiedź. Nie może tak stać. To nie jest jakiś... To jest śmieszne. Te stoły, co tam stoją, żeby to nie było w pomieszczeniu, to... Bo pan mówiąc, że tam przychodząc to chciał się zabić, to chciał się pan zabić po prostu ze zdumienia, tak? Ze zdumienia, no właśnie. A nie ma pan... Dobrze, powiedzieć... pan to określił. Ze zdumienia, że to nie stoi gdzieś pod dachem, tylko stoi to tam. A okazuje się, że nie ma miejsca na to. Bo co? Nie wiem dlaczego, co ja się zorientuję o co chodzi. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję, bardzo na pana liczę. Proszę bardzo, miłego dnia.